Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosz Tor i zapraszam was na gameplay z moim komentarzem z gry Army of Two: The Devil's Cartel. Jest to wersja demonstracyjna na Xboxie 360. Dawno się materiałów nie pojawiało, w ogóle żadnych od właśnie z tej konsoli u mnie na moim kanale. Ostatnio zakupiłem sobie premium, no i jest teraz okazja, żeby coś wam pokazać, ponieważ premiera tego dema była wczoraj, to jest 12 marca, więc powiedzmy jest na świeżo. I tak, jest to moje pierwsze uruchomienie, także wszystko sobie obejrzymy razem. Nie mam pojęcia, co tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że gra będzie dosyć fajna, ponieważ poprzednie części również mi się podobały. Grałem w pełną wersję drugiej części z kolegą. I naprawdę fajnie się grało na koopie, ponieważ ta gra według mnie jest obowiązkowa dla osób, które lubią spędzać miło czas przy współpracy z kimś. Dobra, to jest jasność, to zostawiamy. O, chyba w poprzednich częściach nie łączyliśmy się do serwerów EA, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, w opcjach tylko ustawię, żebyśmy zobaczyli napisy. Controls na pewno, nie? Audio może? Subtitles, tak jest. Reszta niech będzie na fulla, jeśli najwyżej będzie zbyt głośno dla mnie, no to wtedy sobie ściszę. Controlsy nie sprawdzam, bo i tak pewnie dowiemy się w menu. Podczas gry. Armory, to jest pewnie jakaś zbrojownia. My to ominiemy, weźmy sobie solo. O, przez Xbox Live'a można grać, ale czy w demo? To później to sprawdzę. Jeśli faktycznie będzie działać, to może dołączę do jakiejś gry i spróbujemy razem zagrać tam z jakimś randomem najwyżej. Ja wezmę sobie solo. Weapon loadout, customized operative. O, ciekawe, start game. Aha, tutaj możemy sobie zmieniać presety broni. Ale ja to je zostawię, tego nie będę ruszał, widzę, że to mam dużo poblokowane. Wiadomo, jest to wersja demonstracyjna, więc tutaj zbyt dużego pola do popisu nie mamy. Ale tak to mniej więcej wygląda. To jest pierwsza, druga broń poboczna i tak dalej. Czyli standardowo jak w strzelankach. Ok, customized operative, co tutaj mamy? Okej, jest to film prezentujący nam możliwość, jaką daje nam właśnie ta opcja. A, czyli możemy sobie dowolnie modyfikować na przykład maskę, którą nosi nasz bohater. Fajna rzecz, ponieważ jeśli ci, którzy z was grali w poprzedniej części, to wiedzą właśnie, że jednym z takich elementów, które można było właśnie przypisać do Army of Two, było to, że mogliśmy nosić różne maski, które też odblokowaliśmy i też właśnie sobie jakoś modyfikowaliśmy. I to było też dosyć fajne. No dobra, już nie przedłużając, wejdźmy do gry. Zobaczmy, jak tutaj się gra. Dobra, poczekajmy, aż się załaduje. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Gra swoją premierę ma pod koniec marca, chyba. Jakoś tydzień po premierze Gears of War. Thanks for downloading the demo for Army of Two, the Devil's Cartel. My code name is Alpha. This is my partner Bravo. We're TWO operatives, and if you see us coming, better take cover. They say that we're not young. I guess I'll be here forever. A step away from the edge. The edge is closer than ever. Skeletons in my closet. I'll never live to regret them. Hang on! Gotcha! From a different league. Red from a different breed. Vengeance is demolition. It's mixing twisted with greed. Oh, the irony of a leader. Cause in the heart of the city, the blood is shed in the streets. Shed in the streets. My city also needs to be. And I'm gonna skip to the loop, my darling. No surrender. Never retreat. I'm never gonna see the light. The epic end of the tunnel. This darkness is
show these rookies how it's done. Dobra, taki krótki wstępniak, pokazujący możliwości gry. Dobra, od razu wchodzimy do akcji. Mantente como un soldado, cabrón. De la chingada. Son más soldados que tú, güey. Pues entonces compórtate como uno. Vete mucho la chingada. ¡Voy por ustedes! ¡Vas a morir! There they are. Stretch the team to base. We got them. Good. Get them out of there. Suit up, gentlemen. Let's go. No dobra, ubieramy się. Chewie, Baker! We could use some help in here. Roger that. We're right outside. Right behind you. No way. There's a chopper en route for extraction. You two better be on it. How sweet. Rhea's got us a limo. You want to help? Get to the roof and get your asses on that chopper. Okej, sprawdzam sobie tę konfigurację. Na razie nam się przyciski nie pojawiają. Próbuję się domyśleć, jak to działa. Dobra. Oczywiście jesteśmy rzuceni w jakiś środek tam gry, prawdopodobnie kampanii. Jak widzimy, tutaj zawsze będziemy mieli koło siebie towarzysza. Czyli to, co mówiłem, że gra jest głównie oparta na trybie współpracy. Jak przeskoczyć teraz? To się broń zmienia. Kurde. O nie. O nie. Dobra, ale jak przeskoczyć? Czemu nie mogę... Aha, trzeba przytrzymać. Okej, dobra. Już teraz wiem. Tu się pewnie ładuje. Step up here. Skakuj. Wow! Ile siły miał. Nieźle. Looks like we got to drop him. We can flank or go right up the middle. Wow! Niezłe to było. Oj, tam ktoś jest. Ale granat. Chciałem jeszcze zwrócić waszą uwagę, że nie było wyboru poziomu trudności. Fajnie, że nasz towarzysz naprawdę się do nas dostosowuje. Od razu do nas podchodzi, jak tylko my właśnie ruszamy do przodu. Co się ceni naprawdę, nie stoją gdzieś tam w skryptowanych miejscach. Co tam ciągle wybucha? To chyba nasz granaty rzuca, co? Kurde, nie mogę trafić? Co jest? Jest z prawej strony na pierwsza. Giń! Dobra. Tam się bronie poświetlają. Partners kill. Got it. Kurde, gdzieś musimy na dachu dostać na lewą stronę. Grab their attention. O, okej, możemy dawać mu rozkazy. Co też jest ciekawą opcją. Let's move. Dobra. Hey, what's keeping you guys? We ran into some resistance. We're almost there. Chodzimy na górę. Partner breach. Get the door. All right. Clear the area. Let's keep it smart. Ah,
Uuu, nice, to było fajne. To mi się podobało. Changing mags. Wow, fajnie, leżał, był ranny, jeszcze do mnie strzelał. Fajne, podoba mi się. No, biegniemy dalej. Looks like we have to go over to get through. Let's get to it. Help me up there. Here, I'll boost you up. Dobra, teraz na odwrót. Teraz ja chcę być podrzucanym. Wow! Shit! I on został. I'll find a way up. Cover me. Ale fajnie, bo mogłoby być tak, że my byśmy zostali u góry, gdybyśmy to my chcieli go podrzucić. To jest ciekawa opcja, kurde. Taki totalny random. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem nigdy do końca, co się zdarzy. Łapcie granat. Ten jeszcze żyje. Dobra. Tu gdzieś był koleś, zabił go? Leżeć tam. Szczerze zastanawiam się, co znaczy ten pasek z prawej strony, który się napełnia. Nie wiem, czy ktoś gdzieś tu jeszcze jest. Dobra, wbijamy na górę. To się z nimi na górze strzela. Granat mu rzucał. Jeszcze. A tutaj się strzelają, no łapcie granat. Dobra, all dead. Multikill, nice. Wow, widzę, że jakiś mam. Stand back. I'll find your way across. To jakiś kurczę tryb się włącza, jak nam się ten pasek zapełni chyba. Jesteśmy jacyś immun czy coś? Nie wiem, co to jest czas. Let's go! Let's go! You guys are making a lot of new friends, but you gotta keep moving. Just a little setback. We're on our way. Lead on. Kurde, niestety zużyłem ten tryb. Chciałem wcisnąć przycisk i sprawdzić, co się stanie. Dobra, my to wbijamy. Chopper incoming. You girls ought to keep your heads down. Ale wiesz, tak jest. Już widzę, jaki fan płynie z tej gry, grając właśnie z kimś. Można się nieźle osłaniać i naprawdę świetnie się bawić tutaj. Dużo możliwości. Leż. The girl's just about done in there. Get to the roof. Okej, coś czuję, że z tych drzwi pewnie wyjdą. Tak jest. O! Wow. A to co za jeden? O, cholera, chyba jestem w ciężkiej sytuacji. O, zabiliśmy go, nice. Dobra, leży. Cartel isn't skimping on the body armor. Some of them are ex-military. I guess the pay is better. Hey, what's keeping you guys? We gotta go! Idę. A weźmy może teraz shotgun. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Ciekawe, jak to demko jest długie. Get on the door. We're going in. Going in. One, two, three, go! Nice! Jaki wjazd nie zrobiliśmy. Roger that. Coming in for pickup. The wounded are on the other roof, right? Affirmative. Pretty hot over there, too. One of us mans the guns, clears the roof. The other stays on foot, takes out our PG. Yeah! A, możemy teraz wybrać, albo zostać na ziemi, albo wspierać z góry. A weźmy z góry. Już
już na ziemi postrzeliliśmy, to sprawdźmy, jak to wygląda z góry. To będzie niezła akcja. Okej, okay, jeszcze mamy dostępny ten tryb jakiś. Wszystko psujemy. Hell yeah. Chyba ten tam się schował, nie dorwiemy go, ale tutaj idą kolejni delikwenci. Przeżył. RPG! RPG! Dobra, widzę. Te kolejni. Wow! Co tu się dzieje? Ile tu jest osób, masakra. Ale gdzie? No kurde. Będą ludzi biega, sam wiedzie, jest RPG. No to plecy. Wezmę plecy. Kurde, ale się ciężko celuje, bo ten helikopter lata. Ciągle jest w ruchu i celownik mi sam skacze. Ale to kwestia przyzwyczajenia, chyba bo mi też to opanowałem. Dobra. To co trzeba rozwalić? Tak jest. Gincie wszyscy niewierni. Oj, przegrzał się. O, się coś dźwięk spieprzył. Jeszcze gdzieś. Wow. Blackout down, blackout down. Alpha. Alpha. You okay, man? Talk to me. A to nasz. O nie. O cholera. Gin. Jakie filmowe akcje, prosto z Hollywood. Było blisko. I co, koniec? Koniec dema? Chyba tak. O, mamy datę premiery, 26 marca. No dobra, słuchajcie, to było na tyle. Mi się ta gra naprawdę podobała. Na pewno dorwę się do jedynki, do dwójki i na pewno coś wam z tych części pokażę, ale nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi. W każdym bądź razie na pewno będę chciał w nie zagrać i wszystkie przejść na koopie, bo naprawdę warto. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji pograć, no to wam polecam. No a tutaj możecie teraz sobie sami ocenić, czy wam się ta gra podoba, czy nie. Wydaje mi się, że można spędzić sporo chyba, mam nadzieję sporo, w sumie nie wiem na ile kampania wystarczy, sporo dobrego czasu i go naprawdę spożytkować na świetnej zabawie. Także ode mnie to tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, no i do usłyszenia. Hej!